naszym zamysłem w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu, było takie oderwanie dzieci od monitorów ekranowych. Teraz mamy, ogólnie wiadomo, że jest problem związany z tym, że te dzieci dużo czasu spędzają bardzo przy monitorach ekranowych, więc postanowiliśmy zapewnić alternatywę dużą ilością spotkań, czyli aż 8 w ciągu roku, z grami planszowymi i karcianymi. Te gry mają przeróżną tematykę i są dopasowane do różnych grup wiekowych, dzięki czemu, tak jak Państwo widzicie, tutaj całe rodziny mogą usiąść, mogą zagrać, zarówno dzieci w wieku 2 lat, już tu mamy taki kącik dla 2-latków i później oczywiście przez 5-6-latki, aż do nastolatków. Rodzice również chętnie się włączają i przynajmniej dla mnie najpiękniejszym widokiem jest moment, kiedy przyjeżdża obydwoje rodziców na takie spotkanie właśnie ze swoimi pociechami i oni wspólnie po prostu grają i zaszczepiają właśnie ten pomysł, taki sposób spędzania wolnego czasu w dzieciach, w młodzieży. A ja pójdę troszeczkę dalej, nie tylko na ekranie komputerowym, ale także na ekranie komórki. Tak, tak. Tutaj te wszystkie właśnie monitory, czyli teraz rzeczywiście na najmniejszym takim urządzeniem jest komórka i to jest takie, no, czasami oczywiście to też może nauczyć czegoś, natomiast musimy mieć świadomość, że to nie może trwać za długo. Jeżeli dzieciom wyznaczymy pewną granicę i też damy różne aktywności, prawda, czyli godzinę przy takim monitorze, 2 godziny przy planszówkach, 2 godziny na świeżym powietrzu, to to na pewno będzie z korzyścią dla nich i ich zdrowia przede wszystkim też. Co możemy powiedzieć o stopniu trudności tych gier planszowych? Mamy przeróżne właśnie gry, tak jak wspomniałam, czyli zarówno takie, które z zasady można wytłumaczyć w ciągu tak naprawdę 3 minut, jak i takie, które poznaje się wraz z grą i ta gra na przykład trwa 1,5 godziny. Także przeróżny stopień trudności od małych dzieci, prostych instrukcji, prostych zasad do takich bardzo skomplikowanych, które grają głównie dorośli. Co, grają jeszcze w Warcaby, w Chińczyka, w Bierki, Eurobiznes? Przyznam, że tych gier nie mamy, właśnie dlatego, że one są najczęściej właśnie w domach. Po prostu je mamy w domach jeszcze z czasów dzieciństwa i czasami to wraz z nami gdzieś przechodzi na dzieci. Natomiast my tutaj chcieliśmy pokazać, jak bardzo bogaty jest świat planszówek. I tak jak tu Państwo widzicie, przeróżne tematy. Tutaj mamy na przykład domek, grę domek. Mamy różne techniki też gier. Tam jest gra Memory, Speed Jungle, gra taka wyścigowa, ślimaki to mięczaki. Także tutaj mamy na przykład pszczoły, tam mamy dinozaury. Dla każdego dziecka interesującego się różnym tematem, tam pociągi na przykład, bo to też często wybierany temat. Także przeróżna tematyka, przeróżny stopień trudności. Serdecznie zapraszamy też do wypożyczalni, bo to, że dzisiaj mamy ostatnie spotkanie z cyklu Rodzinne Granie Nie na Ekranie, to jakby nie jest koniec tej przygody. Chcemy ją utrwalać i cały czas działa wypożyczalnia, gdzie można bezpłatnie wypożyczyć gry planszowe i korzystać z nich w domu. Oczywiście tutaj już znając zasady po spotkaniu, łatwiej jest w domu grać, ale też zwracam uwagę, że filmiki, na których w ciągu 5-7 minut poznamy zasady tych gier, dostępne są w internecie, po wpisaniu po prostu nazwy gry możemy taką instrukcję, takie zasady gry szybko poznać. Skoro mówimy o wypożyczaniu, to gdzie możemy wypożyczyć te gry? W siedzibie fundacji. Siedziba fundacji znajduje się w miejscowości Grochowe 2. To jest gmina Tuszów Narodowy. Oczywiście, jeżeli tutaj ktoś ma daleki dojazd, to my umawiamy się z taką osobą, że dostarczymy gry na przykład do określonego miejsca w Mielcu. Także nie ma takich ograniczeń lokalizacyjnych. Wszyscy z terenu całego powiatu mogą skorzystać z wypożyczalni. Rezerwujemy online, bo to jest też bardzo ważne, czyli wchodzimy na stronę fundacji, tam zaznaczamy w kalendarzu, na jakie dni chcielibyśmy grę wypożyczyć. Możemy wypożyczyć maksymalnie 2 gry na 14 dni. I tam po takiej rezerwacji właśnie następuje kontakt i umówienie miejsca, terminu przekazania gry.